Ten poranek na pruszkowskim podwórku rozpoczął się jak wiele innych. Pierwszy na placu pojawił się Marek. Jak zwykle, rozpoczął taniec wokół złomowozu. Jednak tym razem zamiast wziąć się za tradycyjny przegląd auta, wykonuje nietypowe ruchy. Wejdzie śmiało! O, siema, Edziu. Siema. Co robisz, Marek? Mierzę. Cześć. Ale co mierzysz? Miejsce na nowego busa. A co, kupiłeś drugiego busa? No jak? Jakiego busa kupiłeś? A, to jest niespodzianka. To gdzie dzisiaj na robotę jedziemy? Nigdzie nie jedziemy, Edziu. Dzisiaj tu ogarniamy i są inne plany. A jakie plany można mieć? Dowiedz się, nie czekaj się. Dawaj, chodź do roboty. Tyle lat tu siedzę za tym złomem. Mam dużo kontaktów. Jednym busem jest ciężko jest ogarnąć. A tego kupiłem drugiego busa. Setkiem tu robię porządek, żeby go postawić. Syn będzie jeździł nim drugim busem. Sprzątaj to, ja tam będę sprzątał. A co wy tu robicie? Co? No przecież ojciec nowego busa kupił. Jakiego nowego busa? A co cię tam chodzi? Januszek jeszcze nie wie o tych planach. Postawię go przy fakcie dokonanym. I nie będzie miał wyjścia. A powinieneś mi powiedzieć, że busa kupujesz. Co, co, taki sam jak Edek jesteś? No co, jestem w końcu twoim synem. Synem, a nie współwłaścicielem firmy. Firmy? Busa kupiłem, będziesz nim jeździł. A jak to będę jeździł? A co, żyłeś? Ale ja mam swoją pracę, ja się nie zgadzam, gdzie będę jeździł? Nie, będziesz drugim busem jeździł. Będzie miał takie auto. Co, tu będziesz go parkował? A gdzie? Ale jaki tu syf jest? To trzeba posprzątać, syneczku. Ja żadnego busa nie chcę. I sprzątać też nie chcę. Żyjesz w domu? A ty żyjesz w domu? A ja na to pracuję, też pograbię mnie nie dewuj. Panieczku, z tym busem poważnie? Nie widzisz, że sprzątamy tutaj. No. Poważnie, poważnie, syn, kiedyś grabie przynieś. Dawaj. Marek, gdzie mam to wyrzucić? No, Edziu, no to do kieszeni mi sadził sobie. No wejdziesz do śmietnika, leciał. Dobra, no już następny. Idę. Mam grabie, zobacz, załatwiłem. No człowieku, do czego te grabie są? No a do czego? Nie ma innych. Dobra, bra, grab i mnie nie lewuj. Ładnie grab. I tak ma być. Ach. Bo to ma kowal klęsze, żeby go ręce nie piekło. I synku, i jak ładnie jest? Daj spokój. No i rozpomóc na to się stać. No i teraz, Januszku, chodź, grabie oddamy. Idziemy pisać ogłoszenie. Jakie ogłoszenie znowu? Chodź, chodź, dowiecie się, chodźcie. Panietku, co on znowu? Ja nie wiem, nie mam pojęcia, jakie ogłoszenie. Że nie chcę żadnego busa, nie będę nim jeździł.